Cześć. Dziś chciałbym poruszyć temat routingu dynamicznego. Pokażę Wam to na przykładzie OSPF, które mam wdrożone u siebie w swojej domowej sieci. OSPF jest właśnie jednym z protokołów routingu dynamicznego, natomiast żeby w ogóle zrozumieć, czym jest OSPF, to najpierw trzeba zacząć od samego routingu dynamicznego i muszę tłumaczyć Wam najpierw, co to jest sam routing dynamiczny. Sam OSPF nie jest jedynym protokołem routingu dynamicznego. Większość z Was zapewne słyszała też o BGP na przykład, część mogła słyszeć o RIP. Natomiast sam OSPF jest chyba jednym z bardziej popularnych protokołów routingu i takim najbardziej powszechnie stosowanym w sieciach wewnętrznych. Ale wracając do samego routingu dynamicznego i tego, czym on się różni od routingu statycznego. Routing statyczny omówiłem już w jednym z poprzednich filmów. Tutaj macie link na górze do tego filmu. Natomiast routing statyczny charakteryzuje się tym, że ręcznie ustawiamy wszystkie trasy routingu, wpisujemy je po prostu ręcznie do routera, niejako z palca. No, czasem może być tak, że poniekąd dynamicznie dodawana jest ta trasa główna, no bo jeżeli na przykład na mikrotiku sobie ustawię, że automatycznie ma dodawać mi dla PPPoE na przykład tą trasę główną w routingu, no to wtedy on automatycznie będzie ją dodawać. No i te trasy statyczne mają to do siebie, że się nie zmieniają. W przypadku jakiejś zmiany, która zajdzie w sieci, w przypadku jakiejś rekonfiguracji, czy w przypadku, nie wiem, padu jakiegoś łącza przykładowo. No i tutaj właśnie jest główny problem routingu statycznego, bo zobaczcie. Tutaj mam taki przykład trzech routerów. 1, 2, 3 podpisane, tutaj żadnej adresacji nawet nie dawałem do tego, tylko chodziło o to, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No i wiecie, są sobie trzy routery i są połączone ze sobą. No i załóżmy, że skonfiguruję każdy z tych routerów tak, że on ma trasy routingu statycznego do sąsiednich routerów, tych, które tutaj widzicie. Czyli na przykład dwójka wie, że może się bezpośrednio połączyć z jedynką i z trójką, jedynka wie, że może się bezpośrednio połączyć z dwójką i z trójką, no i trójka wie, że może się bezpośrednio z dwójką i z jedynką połączyć. I teraz, jeżeli mam to skonfigurowane w routingu statycznym, to jeżeli padnie mi na przykład tutaj to łącze, widzicie, tutaj mam krzyżyk, czyli zdechło mi łącze pomiędzy dwójką i trójką, no to dwójka nie wie, że przez jedynkę może się połączyć z trójką. Tak samo jak trójka nie wie, że do dwójki może się też połączyć przez jedynkę. W przypadku oczywiście, jak ustawicie to w routingu statycznym, no bo po prostu dwójka miała statycznie informację, że przez jakiś tunel tutaj, który miał jakąś adresację pomiędzy tymi dwoma routerami, łączyła się. Ewentualnie, no nie, może być tunel, może być to cokolwiek, może być nawet jakieś łącze radiowe pomiędzy dwoma punktami. To nie ma żadnego znaczenia, jak fizycznie jest to zrealizowane. Istotne jest tylko to, że to łącze po prostu padło. No i ten router, jeżeli jest statycznie skonfigurowany, no to dalej będzie próbował niejako pchać ten ruch tą trasą, no a ona jest po prostu niedostępna, no bo łącze zdechło. I wtedy cały na biało wchodzi właśnie routing dynamiczny, no bo routing dynamiczny automatycznie poinformuje, niejako, no poinformuje, no sam de facto wykryje, że ta trasa padła, no i zobaczy, że naokoło jest obejście, czyli ten router numer 2 będzie wiedział, że router numer 3 jest dostępny, ale za pośrednictwem routera numer 1 i wtedy puści sobie ten ruch tutaj naokoło przez router 1. Oczywiście może to być wolniejsze rozwiązanie niż bezpośrednio, jakby były połączone te dwa routery, ale będzie dalej działać. I to jest tutaj kluczowe, niezawodność wtedy takiej sieci jest dużo, dużo większa dzięki temu. No i to jest jeden z takich prostszych przykładów routingu dynamicznego. Oczywiście może też być tak, że w ogóle dwa routery są bezpośrednio ze sobą połączone dwoma różnymi łączami, na przykład niezależnymi, które idą innymi trasami, albo macie, nie wiem, 60 GHz i jako backup macie dla niego 5 GHz, to wtedy też można tam OSPF wykorzystać jako jeden z takich protokołów, który umożliwi Wam automatyczne przełączenie tych łączy. Pokazałem Wam taki przykład, natomiast może jeszcze chwilę o tym routingu dynamicznym parę rzeczy wytłumaczę. No i tutaj, jak poniekąd już zauważyliście, to routing dynamiczny różni się od statycznego tym, że trasa, którą idzie ruch, zależy od bieżącego stanu łączy, czyli jeżeli routing dynamiczny wykrywa, że jakieś łącze padło, to puszcza ruch inną trasą. Oczywiście nie tylko od tego zależy trasa, bo trasa zależy też tam od innych czynników, bo można sobie priorytety też ustawiać, koszt tak zwanych tras poszczególnych i na przykład można tą trasę zapasową ustawić jako jakąś, która jest bardziej kosztowna i nią będzie tylko wtedy ruch leciał, jeżeli okaże się, że trasa główna padła. Tak można też skonfigurować routing dynamiczny. Oczywiście ten routing dynamiczny Wam przełączy ten ruch, o ile jest taka możliwość, no bo czasem może zdarzyć się tak, że padły dwa łącza, no i nic się nie da zrobić, albo padł jakiś router, który jest pośredniczący, no i też się nic nie da zrobić wtedy, no nie? Także
to nie zawsze zadziała, ale zadziała, jeżeli tylko pojawi się taka możliwość, jeżeli w ogóle pojawi się jakieś łącze zapasowe, którędy można puścić ruch. Warto też wiedzieć, że routing statyczny i dynamiczny nie wykluczają się wzajemnie. Bardzo często jest tak, że na routerze macie właśnie na przykład główną bramę skonfigurowaną statycznie, a routing dynamiczny służy właśnie do łączenia się na przykład z jakimiś innymi elementami waszej sieci wewnętrznej. I teraz podsumowując te różnice między routingiem statycznym a dynamicznym, no można powiedzieć, że routing statyczny ma pewne zalety. No niewielkie to są zalety tak naprawdę, jak się popatrzy w porównaniu do routingu dynamicznego. No pierwsza zaleta, największa chyba, to jest taka, że jest bardzo małe obciążenie procesora, ale w przypadku obecnych wydajnych routerów ma to no, drugorzędne znaczenie. No oczywiście tam, żeby w ogóle ten routing dynamiczny działał, no to te routery muszą się też wymieniać jakimiś pakietami po to, żeby określić w ogóle, czy dana trasa jest dostępna. Muszą co jakiś czas sprawdzać jej dostępność, no i to też poniekąd obciąża trochę samą sieć i same routery, ale są to naprawdę niewielkie obciążenia, biorąc pod uwagę zalety, jakie wynikają z routingu dynamicznego. Zaletą routingu statycznego jest też to, że macie 100% kontrolę nad tym, którędy idzie ruch. W przypadku routingu dynamicznego czasem można się zdziwić, że ruch poszedł gdzie indziej, niż wam się wydawało, że pójdzie, dlatego że na przykład źle dobraliście koszty tras, dlatego że na przykład okazało się, że jakiś tunel, który wydawało się wam, że padnie, jeżeli inny padnie, no to jest aktywny. Więc tutaj można się czasem nieźle zdziwić, którędy ruch potrafi sobie polecieć przy routingu dynamicznym. No i kolejną zaletą routingu statycznego jest to, że przy bardzo małych sieciach jest prosta konfiguracja. Natomiast jeżeli chodzi o duże sieci, to działa to wręcz odwrotnie, no bo przy dużych sieciach dużo łatwiej jest skonfigurować routing dynamiczny i statyczny, ponieważ nie musicie każdego routera ręcznie konfigurować, w sensie dodawać tras do wszystkich pozostałych routerów, no bo jeżeli byście mieli na przykład, nie wiem, tych routerów 20 w sieci, to musicie na każdym z routerów skonfigurować trasy do tych 20, do tych 19 pozostałych, no nie, więc trochę słabe rozwiązanie. Wtedy routing dynamiczny jest dużo, dużo lepszy. No i tutaj jeszcze właśnie jest jedna wada routingu statycznego związana z jego konfiguracją, mianowicie podatność na błędy konfiguracyjne, no bo administrator może się po prostu pomylić, no i wtedy coś może nie działać, dlatego że nie wiem, na przykład błędnie adres IP wpisał, błędnie jakąś trasę dodał i to może być trudne do wychwycenia na początku. Więc tutaj też ten routing statyczny potrafi być bardziej podatny na jakiekolwiek błędy administratora. No oczywistą wadą największą routingu statycznego, o którym wspominałem, jest to, że zerowa odporność na awarie łączy, więc tutaj no, to jest na tyle oczywiste, że chyba no, nie warto o tym więcej mówić, bo już powiedziałem, co było do powiedzenia na ten temat. No i właściwie to jest tyle, jeżeli chodzi o różnice i te wady i zalety routingu statycznego, dynamicznego. Więc sobie może przejdźmy teraz do samego OSPF-a i powiedzmy, czym jest ten OSPF i dlaczego akurat OSPF będziemy konfigurować. OSPF to skrót od Open Shortest Path First. W dosłownym tłumaczeniu na polski znaczy to najpierw otwórz najkrótszą ścieżkę. Czyli po prostu najkrótszą trasą ruch ma iść najpierw. Oczywiście chodzi o przypadek, kiedy wszystkie łącza są sprawne. I OSPF jest tak zwanym protokołem bram wewnętrznych, czyli Interior Gateway Protocol, czyli chodzi o to, że musicie go używać niejako wewnątrz swojej własnej sieci jakiejś. Wewnątrz tak zwanego systemu autonomicznego AS. Ci, co tam słyszeli o BGP, to pewnie wiedzą, co to jest AS. Natomiast właśnie OSPF jest do używania wewnątrz jednego AS-a, czyli tego systemu autonomicznego. I wykorzystuje się go wewnątrz na przykład jakichś sieci korporacyjnych, czy wewnątrz sieci dostawców internetu. Można oczywiście sobie prywatnie go wykorzystać w jakiejś swojej własnej wewnętrznej sieci. Jeżeli już mamy do czynienia z jakimiś systemami autonomicznymi, czyli AS, no to wtedy już się stosuje BGP. To jest w ogóle całkiem inny temat, BGP. De facto da się go też zastosować nie tylko na zewnątrz, da się go też wewnątrz wdrożyć, ale to już inna kwestia. Część z was zapewne słyszała, że żeby w pełni wdrożyć BGP, to trzeba mieć swoją własną adresację sieciową, adresy publiczne IP, no i mieć numer AS tak zwany właśnie, czyli tego autonomous system. I to już de facto wymaga bycia dostawcą internetu albo posiadania, nie wiem, jakiejś dużej infrastruktury sieciowej typu serwerownia czy coś takiego. No dobra, ale wracając do samego OSPF-a, bo tutaj się rozgadałem trochę o BGP i o tych różnicach między BGP a OSPF-em. Co z tym OSPF-em? Jakie cechy w ogóle ma to OSPF? Po pierwsze, nie ma limitu skoków, czyli trasy mogą być bardzo długie, czyli sieci mogą być też bardzo rozległe, co jest czasem zaletą. Kolejna cecha istotna OSPF-u to jest taka, że do przesyłania danych tych kontrolnych pomiędzy węzłami jest używany multicast, więc to ma znaczenie w przypadku tego,
co trzeba odblokować na firewallu, albo na przykład co trzeba odblokować, albo właśnie dać jako allowed w WireGuardzie, no nie? Czyli adresacja musi być multicastowa, dostępna pomiędzy tymi punktami, którymi, gdzie puszczacie tego SPF-a. Kolejna cecha SPF to jest taka, że jakieś aktualizacje pomiędzy węzłami są przesyłane tylko jeżeli zajdzie jakaś zmiana w sieci, czyli coś się zmienia i routery wzajemnie się informują, że zaszła zmiana w topologii sieci. Jeżeli nie zachodzi taka zmiana, to się nie informują, nie sprawdzają, czy po prostu te sąsiady, które były, są dalej dostępne. Kolejna kwestia jest taka, że w przypadku SPF sieci są dzielone na tak zwane obszary, czyli areas. My tego nie będziemy tutaj wykorzystywać, to ma znaczenie przy bardziej rozległych sieciach, dlatego że czasem tam jest limit liczby tych routerów, jeżeli chodzi o jeden obszar. Nie wiem do końca, jak jest z tym limitem, dlatego że różne źródła różnie podają. W każdym razie to dotyczy tylko rozległych sieci składających się z kilkuset routerów co najmniej, więc nie powinno mieć to dla nas większego znaczenia, natomiast wiedzcie, że taka funkcjonalność w OSPF gdzieś tam występuje i my musimy pilnować tylko jednej rzeczy, żeby mieć wszystkie routery po prostu w tym samym obszarze, no bo inaczej one się nie będą ze sobą łączyć, będą myślały, że są niejako osobno. Ja tutaj nie będę wnikać w jakieś dalsze techniczne szczegóły działania tego SPF-a. Wydaje mi się, że to, co powiedziałem, powinno wystarczyć, bo de facto dla Was istotne będzie to, jak to w praktyce wdrożyć, jak to w praktyce się zachowuje i jak reaguje na zmianę pewnych parametrów, bo w SPF-ie też można pewne parametry tam sobie zmieniać, więc to sobie omówimy. To Wam pokażę, bo to będzie miało dla Was praktyczne znaczenie i to będzie pozwalało Wam sensownie skonfigurować tego SPF-a. No okej, okay, trochę poględziłem słowa wstępnego, żebyście w ogóle zrozumieli, o co chodzi z tym OSPF-em, ale teraz przejdźmy bardziej już do konkretów, czyli do tego, co zamierzam zrobić. Jakie w ogóle ja miałem założenia u siebie, budując swoją sieć, dlaczego akurat wdrożyłem tam OSPF-a? Po pierwsze, u mnie jest tak, że każda z podsieci ma własną jakąś adresację osobną. Oczywiście to jest wszystko na masce 24. Tam w rzeczywistości czasem jest więcej tych adresacji, bo na przykład jest osobna adresacja dla Internet of Things, osobna jeszcze może być dla hotspota, chociaż hotspot to akurat jest odseparowany od reszty. Natomiast zasada jest taka, że po prostu mam osobną adresację dla każdej z tych podsieci. No i tak jest oczywiście najbezpieczniej, bo jeżeli byście mieli na przykład dwie lokalizacje, które chcecie ze sobą połączyć i w jednej i w drugiej lokalizacji pojawia się ta sama adresacja, to jest bardzo duży problem. I de facto realnie, żeby to rozwiązać w prosty sposób, to trzeba po prostu zmienić adresację w jednej z tych lokalizacji, żeby to było w ogóle skuteczne i żeby to sensownie działało. Więc nie można robić tak, że macie identyczną adresację w dwóch różnych lokalizacjach, bo to jest proszenie się o problemy. Ja też zakładam, że wszystkie już lokalizacje, które mam, czyli te osobne podsieci, są czymś połączone, w sensie jakimiś tunelami. Są to jakieś tunele, nie wiem, WireGuard, SSTP, cokolwiek innego. No bo po prostu samych tuneli w tym filmie nie zamierzam omawiać. Tunele WireGuard były już omówione we wcześniejszym filmie, tutaj macie na górze link do niego, więc jak to skonfigurować, no to musicie już po prostu sobie zobaczyć wcześniej w innym filmie, skonfigurować to i dopiero wtedy, jak macie już łączność pomiędzy tymi routerami, możecie przystąpić do konfigurowania OSPF-a. No i ja też mam takie założenie, że chcę, żeby te wszystkie podsieci, które są, te tutaj główne, widziały się po prostu wzajemnie. Nie chcę tam blokować jakoś ruchu, ograniczać go czy coś takiego. Oczywiście nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Czasem trzeba ten ruch przyciąć w jakiś sposób. Natomiast ja tutaj w tym konkretnym przypadku chcę, żeby wszystko się wszędzie widziało razem. Zakładam, że ta sieć jest zabezpieczona po prostu z zewnątrz przed dostępem. No i są w niej tylko zaufani użytkownicy, domownicy, których ja po prostu znam. I wiem, że nawet jeśli to za bardzo tam nie namieszają, no już pomijam to, że też od środka jest to jakoś tam pozabezpieczane. Ale po prostu chcę, żeby był pełen dostęp pomiędzy wszystkimi podsieciami. Dzisiaj znowu wykorzystam po raz kolejny tego HP AX Lite LTE, dlatego że on po prostu ma łącze LTE, które wykorzystam do pokazania Wam, jak po prostu się połączyć. No i on tutaj już ma WireGuardy pokonfigurowane, zresztą SPF-a też ma de facto skonfigurowanego. Ja bardziej Wam pokażę, jak skonfigurowałem tego SPF-a, bo de facto sama konfiguracja SPF-a jest moim zdaniem banalnie prosta. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, co gdzie wyklikać, jak ustawić. Natomiast jest to jedna z prostszych rzeczy, które można wdrożyć sobie w sieci stosunkowo małym wysiłkiem. No i okej, jestem już zapięty do tego HP AX-a. Żeby skonfigurować routing OSPF, to trzeba wejść w routing OSPF. I tutaj pierwsza rzecz, jaka się od razu rzuca w oczy, no to, że ja już mam skonfigurowane coś tutaj, no bo tak jak wspominałem, ja ten tutaj wcześniej skonfigurowałem, nie będę teraz od zera tego znowu konfigurował, tylko Wam pokażę, jak to po prostu skonfigurować samodzielnie od zera. Czyli pierwsza rzecz,
to musimy instancję dodać. W niektórych wersjach RouterOS-a to było już domyślnie gdzieś tam jakaś instancja dodana, natomiast załóżmy, że nie ma tego. I teraz jak dodajecie nową, to tu macie parę opcji. Macie możliwość wybrania wersji. Ja sugeruję wybrać wersję 2 SPF, bo SPF ma też kilka wersji. Wersja 2 się najlepiej sprawdza mi przynajmniej, nie kombinowałem z wersją 3, więc się nie wypowiadam. To jest VRF, który macie. Zazwyczaj jest to tylko main. Jeżeli macie więcej, no to wtedy można sobie tam zmieniać, coś kombinować. Zakładamy, że mamy domyślną konfigurację, taką w miarę prostą, nie kombinowaliśmy za dużo z tym. Router ID, tutaj też możecie wpisać router ID. Ja tutaj preferuję zawsze wpisywać w swoim przypadku po prostu adres IP tej sieci wewnętrznej jako router ID, po to, żeby odróżniać sobie te routery i żeby wiedzieć, który jest który. Tutaj jeszcze można też routing table wybrać, do której on ma dodawać te dynamiczne trasy. Jeżeli macie więcej niż jedną, no to wtedy to może być przydatne. Najczęściej jest tylko jedna tabela routingu, więc tego nie ma sensu w ogóle zmieniać. Pozostałych opcji nie omawiam, bo one nam nie są potrzebne. Więc coś takiego mamy. Tak jak widzicie, jak w to wejdę, no to mam dodane właśnie to. No i od tego trzeba zacząć, że dodajemy instancję. Trzeba jeszcze dodać ARIA, zanim dodamy interfejsy, bo tutaj to ARIA będzie nam potrzebne. Czy musimy po prostu obszar jakiś zrobić. Domyślnie ten obszar to są same zera. Ja nie pamiętam dlaczego, ale z jakichś powodów u siebie dałem 0000.1. To nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, żebyście mieli wszędzie ten sam obszar. No i tutaj instancję wtedy trzeba wybrać, tą wcześniejszą, no bo obszar może się odnosić też do innej instancji, która gdzieś tam wcześniej została przez Was zdefiniowana. Tutaj zostawiałem wszystko jako default, nic tutaj nie zmieniamy, tego też nie zmieniamy, więc tak to po prostu wygląda. No i mamy dodane te dwie rzeczy i kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to po prostu interface template sobie podefiniować. To jest kluczowa rzecz, żeby zrozumieć, jak to wszystko będzie działać. Bo to się po prostu raz definiuje, tutaj te ARIA i instancje i to później sobie jest. Natomiast to, co jest w tym interface templates, no to jest już istotne, bo tutaj mówimy niejako o SPF-owi, którędy on ma przekazywać ruch i które podsieci ma rozgłaszać dalej, bo to jest istotne. I teraz zobaczcie, tutaj są dwie takie podstawowe rzeczy, które się ustawia. Jak weźmiemy sobie na przykład tutaj na tą pierwszą, którą ja mam, dobra, może dajmy nową i popatrzcie. Tutaj wybieram interfejsy, czyli jeżeli na przykład jakiś interfejs, nie wiem, tutaj mam jakiś WireGuard akurat, łączy coś, no to wtedy sobie tutaj go wybieram, bo chcę na tym interfejsie zdefiniować konkretnie połączenie. ARIA, no to tutaj domyślne wybieram, ale jeżeli jest więcej, no to oczywiście jeszcze trzeba odpowiednie wybrać i Network Type tutaj, to jest istotne. I teraz tak. Jeżeli chcę, żeby jakaś podsieć na danym routerze była dalej rozgłaszana do pozostałych routerów, czyli chciałbym mieć do niej dostęp, to wtedy daję typ broadcast. Czyli tutaj tak jak zobaczcie, mam ustawione bridge'a, no bo interfejs bridge to jest ten główny interfejs u mnie, gdzie mam tą adresację 192.168.9.1. Czyli ta główna moja podsieć. I teraz jeżeli chciałbym rozgłaszać tą podsieć dalej do innych routerów, to tutaj jak mam bridge'a, to muszę wybrać network type broadcast, żeby on po prostu rozgłaszał tą podsieć do pozostałych routerów. Co jeszcze tutaj trzeba wybrać? Cost 1, priority 127, to są domyślne wartości. Jak weźmiecie sobie, dacie nowe, to zobaczcie, tutaj są domyślne wartości. I teraz tak, ponieważ jest to jedynie podsieć, którą chcemy gdzieś tam rozgłaszać, to nie chcemy, żeby sam OSPF po niej fruwał, czyli te multicasty OSPF-owe, no bo tam jest, nam jest to niepotrzebne. Więc trzeba tutaj zaznaczyć jeszcze pasyw. To jest bardzo istotne, no, znaczy bardzo, no bez tego teoretycznie chyba by Wam to zadziałało, w sumie nawet nie wiem, ale ustawcie tego pasyw w przypadku, jeżeli macie po prostu bridge'a, który nie przekazuje tego SPF-a ruchu dalej, no bo tak to jest najlepiej zrobić. Więc tak wygląda sytuacja, jeżeli konfigurujecie sobie jakiegoś bridge'a i chcecie po prostu, żeby on był dalej rozgłaszany. W przypadku, jeżeli mamy już łącza pomiędzy routerami, sprawa wygląda nieco inaczej. Bo jeżeli konfiguruję łącze pomiędzy routerami, no to załóżmy, żebym właśnie jakiegoś tam WireGuarda sobie wziął, czy SSTepa, to tak, po pierwsze nie mogę dać tutaj broadcast, muszę to zmienić i muszę tutaj ustawić jako PTP, czyli peer-to-peer, czyli po prostu łącze pomiędzy dwoma punktami. I tutaj
Na jakim interfejsie to ustawię? No to oczywiście, jeżeli mamy routery, które na przykład mamy połączone właśnie jakimś WireGuardem czy SSTP, tak jak tutaj, to wtedy traktujemy ten tunel jako właśnie coś, co nam będzie to peer-to-peer przesyłać. Ale nie zawsze tak jest. Może to być jakieś po prostu łącze radiowe nawet. Jak działałem dla dostawcy internetu, no to wtedy właśnie tutaj się ustawiało jako ten interfejs konkretnie jakiś port. Na przykład jakbym, nie wiem, Ether 4 miał podpięty do jakiegoś urządzenia typu, nie wiem, Nano Bridge, Nano Beam, cokolwiek, co mi łączy jakieś dwa punkty, to wtedy sobie ten port po prostu podaję, no bo tam leci ruch. Oczywiście to może być też port fizyczny, może być światłowód, może być cokolwiek innego. I wtedy macie PTTP, czyli peer-to-peer. I tutaj zmieniamy troszeczkę inne rzeczy. Pierwsza rzecz najważniejsza chyba tutaj to jest koszt. To jest koszt tej trasy, czyli im niższy koszt trasy macie ustawiony, to tym jakby bardziej będzie chciał router pchać ruch tą trasą. Przy czym no tutaj te koszty się też sumują. Więc jeżeli by było tak, że dalibyście jakieś na przykład bardzo niskie koszty trasy, przykładowo byście mieli trzy routery po drodze, no to wtedy, jeżeli po zsumowaniu tego będziecie mieć, nie wiem, trzy, no to taki będzie koszt tej trasy. A jeżeli na przykład miałbym te dwa same routery połączone bezpośrednio i dałbym tam koszt 10, no to 3 jest mniejsze niż 10, więc i tak ten ruch by poszedł naokoło. Więc tutaj tym parametrem koszt sterujemy de facto tym, jak ma ten ruch lecieć, którędy ma lecieć. To jest bardzo ważny parametr tutaj dlatego. I tutaj zobaczcie, ja mam też u siebie poustawiane określone koszty i one są różne w zależności od interfejsu, jak widzicie. Bo w przypadku Bridge'a zawsze jedynkę wstawiajcie, tam będzie wtedy najlepiej. Jak macie peer-to-peer łącze, no to zobaczcie, tutaj mam SSTP. SSTP ma największy koszt, dlatego że to jest de facto dla mnie backup, taki jakby WireGuard z jakichś powodów nie zadziałał, no bo nie wiem, na przykład byłby wycięty UDP ruch czy coś takiego, to dopiero wtedy ruch mi poleci przez SSTP. Natomiast przez WireGuarda będzie najpierw leciał tym głównym linkiem, później są dwa jakieś dodatkowe, które mają o jeden większy ten koszt, więc jeżeli coś się wydarzy na tym tutaj, to poleci ruch najpierw którymś z tych dwóch albo dwoma jednocześnie, żeby było śmiesznie, bo tak się też da w OSPF-ie zrobić. No i teraz tak, tutaj co wpisać na priority? Tutaj zobaczcie, jak widzicie, ja mam ustawione 0 wszędzie i najbezpieczniej jest tutaj 0 wpisać, ewentualnie 1, przy czym domyślnie w przypadku router OS-a 6 to była zawsze jedynka w tym priority. Tutaj jest domyślnie 128, 128 to jest domyślne zalecane przez RFC i dlatego w 7 to zmienili. I tutaj jest generalnie tak, że ta wartość priority decyduje o tym, czy dany router ma być tym tak zwanym designated router. No i ten designated router to jest de facto najważniejszy router w sieci. My tego w ogóle nie będziemy tutaj ruszać. W tym przypadku, który tutaj jest, jeżeli mam 0, no to będzie tak, że router nie będzie mógł być w ogóle designated routerem. I to nie ma większego znaczenia de facto w takiej małej sieci, bo my tutaj nie będziemy mieć po prostu designated routera. Najzwyczajniej w świecie. Może tak być, nie musi być tak, że musicie mieć ten designated router, czyli ten najważniejszy de facto router w sieci. Można to ustawić na 0 i działa to bez problemów. No u mnie to najlepiej właśnie widać, że sprawdza się to i nie ma tutaj żadnych kłopotów z tym. I teraz tak, i to jest właściwie wszystko. Jeżeli to ustawicie, no to powinno wam to wszystko zacząć działać. Oczywiście z drugiej strony na routerze też to musicie ustawić. No nie, to nie jest tak, że na jednym ustawicie. Na drugim trzeba to samo, ale pamiętajcie też, że musicie przepuszczać ruch po tych tunelach, dopuścić no po prostu ruch multicastowy. O co chodzi? Tutaj zobaczcie, że teraz zalogowałem się na swój router główny domowy i jak widzicie tutaj allowed addresses, są też podane adresy dodatkowo te 224.0.0.5. To są adresy multicastowe. De facto nie musiałbym tego dodawać, wystarczy same zera dodam i to też będzie działać. Wcześniej po prostu jak się bawiłem z tą konfiguracją, to już to tak zostało. Natomiast jeżeli na przykład chcecie przepuszczać tylko określone adresy danym tunelem WireGuarda, no to wtedy pamiętajcie, że jeżeli chcecie OSPF-a puścić po tym tunelu, to musicie też dodać ten adres multicastowy, właśnie ten 224.0.0.5 na masę 32, no bo inaczej wam ten OSPF po prostu nie zadziała. Ale wracając do tej konfiguracji, do ciekawostek, jakie tutaj mogą się pojawić, dlatego że tutaj jest kwestia właśnie konfiguracji ciągle tych kosztów. Zobaczcie, tutaj de facto te dwa łącza to są łącza do mnie do domu. Jedno jest przez WireGuarda, drugie jest przez SSTP. I zróbmy taki numer, że ja tutaj wpiszę 5. Zmienię sobie to. I teraz zrobię sobie bandwidth testa do routera domowego. Oczywiście tutaj będzie to tragicznie działać, bo LTF Playa tragicznie u mnie działa, ale to nie to chodzi, o coś innego.
Zrobiłem taki numer, że odpaliłem tutaj dwa interfejsy, jak widzicie. Jeden to jest ten WireGuard, drugi jest STP. No i teraz puścimy sobie ruch tym wszystkim. I zobaczcie, co się dzieje. Część ruchu leci tędy, część tędy. Ciekawe, no nie? Teraz ten kod zmieniłem też na routerze domowym dla SSTP. Też jest 5. I dla WireGuarda też mam 5. Zwróćcie uwagę, że ruch w jedną stronę idzie jednym łączem, w drugą idzie drugim łączem. I tu jest taka ciekawostka właśnie, że w przypadku SPF-a ten ruch potrafi polecieć no, czasem nieoczywistą trasą. Potrafi na przykład jednym łączem wlatywać, drugim wylatywać, tak jak tutaj widzicie. Jak tutaj dam bolt na przykład, no to zobaczymy wtedy, że jednym wlatuje, drugim wylatuje ten ruch, żeby było śmieszniej. No bo po prostu takie koszty są ustawione tras, no nie? I oczywiście tutaj to jest właśnie ta podchwytliwa rzecz w OSPF-ie, że trzeba pilnować tych priorytetów, bo nawet czasem spotkałem się z sytuacjami, że ruch potrafił lecieć dwoma łączami jednocześnie w tym samym kierunku, co było dla mnie co najmniej dziwne, ale jest to też możliwe w pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeżeli macie więcej niż jedną sesję i więcej niż jedno urządzenie po drugiej stronie. No bo jeżeli macie jedno urządzenie i jedną sesję, to chyba to nie poleci dwoma różnymi trasami z tego, co ja kojarzę. Natomiast tutaj, jak widzicie, no mogą się takie rzeczy zdarzać i bądźcie tego świadomi. Dlatego tutaj właśnie kluczowe jest ustawienie właśnie tych kosztów odpowiednich. No po prostu najzwyczajniej w świecie można sobie samemu problemów narobić. Ja tutaj wracam do tych kosztów, które miałem, no bo chcę to mieć tak, jak było. To samo na routerze tym domowym. Tutaj też wracam do poprzedniego stanu. No i tutaj w tej chwili już widzicie, że jak to przełączyłem, no to ruch mi leci tylko przez WireGuarda, nic nie leci w ogóle przez SSTP. No bo po prostu od tych priorytetów tutaj bardzo dużo zależy. Oczywiście jakbym mniejszy priorytet na SSTP ustawił, to by najpewniej tamtędy ruch wtedy poleciał. Ale to też zależy, co jest po drugiej stronie, to też jest istotne, no nie? Bo jak druga strona ma ustawiony inny priorytet niż ta strona tunelu, to też się tam mogą cuda dziać. Więc bądźcie tego świadomi, najlepiej po obu stronach tunelu ustawiajcie ten sam koszt. I tutaj najlepiej jest po prostu usiąść sobie z kartką i przeliczyć, którędy ten ruch pójdzie. Po prostu rozpisać sobie. Czasem jest tak, że ten koszt wystarczy dać na przykład o jeden większy. Czasem trzeba odpowiednio sobie tam proporcje poustawiać. Tak jak ja mam na przykład w niektórych porobione dużo większe, czyli 10-20. Czasem jest tak, że mam 5-6 porobione. Czasem mam 2-3. Także to zależy wszystko od okoliczności, od danej konkretnej sytuacji. No bo ja na przykład nie chciałbym tak, żebym gdzieś, gdzie mam internet LTE, tak jak na działce, żeby tamtędy ruch poleciał przez przypadek naokoło, jak coś gdzieś indziej padnie, więc tam też odpowiednio wyższe koszty poustawiałem. Natomiast tam, gdzie mam stałe jakieś łącza kablowe, no to już te koszty są odpowiednio też niższe ustawione. Więc tutaj bądźcie świadomi tego typu rzeczy i po prostu pilnujcie tego. I tutaj jeszcze jest parę kwestii, które trzeba omówić, jeżeli chodzi o to, co jest w ogóle w tym OSPF-ie widoczne. I tutaj generalnie jak wejdziecie sobie w Neighbors, no to się wam pojawią sąsiednie routery. Oczywiście wy musicie też mieć jakąś adresację ustawioną na tych interfejsach, czyli ja zakładam, że tutaj na WireGuardzie czy na SSTP jest jakaś konkretna adresacja i jakiś adres IP jest po drugiej stronie. On automatycznie to niejako sobie wykryje OSPF, ale musi być tam jakaś adresacja. I tutaj zobaczycie, że są podane adresy tych sąsiednich routerów, które ja tutaj mam. No i po prostu one są dynamiczne oczywiście. To tutaj nie da się nawet niczego dodać, jakbyście chcieli, no bo on to tworzy na podstawie po prostu tego wszystkiego, co mu podaliście wcześniej w tym interface templates. Tutaj oczywiście są też te interfejsy później z adresacją też odpowiednią podane. Jak wejdziecie sobie w interfejsy, to też się tworzy dynamicznie, to już pokazywałem, to nas nie interesuje. To jeszcze można statycznie dodać jakichś sąsiadów, to nas też w tej chwili nie interesuje, bo zakładam, że wszystko dynamicznie się będzie odbywało. Ok, tutaj w ostatniej zakładce mamy LSA, czyli Link State Advertisement. Tutaj sobie w to nie będziemy wnikać. Tutaj de facto widzicie wszystkie adresacje, jakie mam sieci swojej, te, które gdzieś tam są dostępne przez OSPF-a. Tu oczywiście jednej rzeczy wam tu zapomniałem jeszcze pokazać. Jak wejdziemy sobie w IP routes, no to oczywiście te wszystkie routy dynamicznie nam się tutaj dodadzą. Dystans domyślnie to będzie tam 110. Czasem może być inny, ale rzeczywiście 110 jest i tutaj jak widzicie są te wszystkie podsieci widoczne. Oczywiście ten dystans jest bardzo wysoki w porównaniu do tych wpisów statycznych. To, że tu jest 110, to niewiele nam zmienia, dlatego że jeżeli na przykład będę chciał się połączyć z podsiecią, która ma 192.168.1, to ponieważ ona jest bezpośrednio w tej tabeli routingu dostępna, to najpierw się połączy z tym dłuższym dystansem. Dopiero potem, jak nie ma jej nigdzie dostępnej, to dopiero wtedy leci bramą domyślną. To zawsze tak działa po prostu, że jeżeli jakaś podsieć jest dostępna bezpośrednio w tabeli routingu, to najpierw
łączy się bezpośrednio z tą podsiecią, no bo po prostu bezpośrednio ona jest widoczna. Jeżeli jej nie ma, to dopiero wtedy leci bramą domyślną. Więc tutaj te wszystkie, które widzicie, są te adresy, to on najpierw się z nimi będzie łączył, dopiero potem będzie leciał na bramę domyślną. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o te interface template, zapomniałem o jednej rzeczy wspomnieć, mianowicie o tych parametrach, które tutaj na dole są. To są parametry, które de facto mówią routerowi, jak często ma wymieniać pakiety z routerami sąsiadującymi, konkretnie tutaj z tym konkretnym jednym łączem, tak? No bo tu oczywiście chodzi o to, że tu jest kilka tych interface templates, więc możemy sobie inaczej to ustawić dla każdego z tych interfejsów. I to są domyślne wartości, czyli hello interval jest 10 sekund, czyli co 10 sekund będzie wysyłać pakiet do sąsiedniego routera. I tutaj dead interval to jest to, po jakim czasie on ma stwierdzić, że ten sąsiedni router jest niedostępny. Czyli jak widzicie, realnie ten OSPF będzie działać tak, że będzie co 10 sekund wysyłać ten pakiet. Jeżeli po 40 sekundach sam też nie dostanie żadnego pakietu na danym łączu, to uzna, że to łącze jest niedostępne. Więc tutaj będzie tak, że 40 sekund będzie trwało przełączenie się routera, jeżeli jakieś łącze padnie. Czy długo, czy krótko, ciężko powiedzieć. Oczywiście te wartości można zmieniać. Możecie sobie tutaj ustawić, nie wiem, na przykład hello interval na 5 sekund i wtedy dead interval ustawić sobie na 4 razy więcej, czyli na 20 sekund. No, jeżeli zmniejszycie sobie te wartości o połowę, jest taka możliwość, jak jesteście już, nie wiem, jakimiś totalnymi hardcorami, to można na sekundę ustawić na 4, chociaż to nie polecam, bo to mogą się cuda wtedy dziać. Więc tutaj za krótkich wartości też lepiej nie ustawiać, ale generalnie tym można sobie żonglować, to można sobie zmieniać. Poszczegóły odsyłam już do dokumentacji OSPF-a. Są też gdzieś tam tematy na forach różnych internetowych odnośnie właśnie ustawień najlepszych tych parametrów, no bo to wiadomo, że w danych okolicznościach najlepszy zestaw może być inny. Więc tutaj bądźcie świadomi tego, że to gdzieś można sobie też zmieniać. I to jest czasem bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli wiecie, że wam jakieś łącze potrafi często padać i chcecie, żeby szybko przełączyło was na zapasowe łącze. No i właśnie to było tyle, jeżeli chodzi o ten routing OSPF. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście się z tego filmu, że nauczyliście się i że będziecie w stanie samodzielnie sobie taki routing skonfigurować po obejrzeniu tego filmu. Jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, to w linku do filmu macie możliwość zakupienia mi kawy. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy do tej pory kupili mi kawę. Jeżeli ten film wam się podobał, to pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, żeby subskrybować kanał, żeby napisać jakikolwiek komentarz, aby zwiększyć zasięgi tego filmu. Jeżeli film wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co wam się nie podobało. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.